Po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie oczekiwania, w trakcie którego wielu już zwątpiło w istnienie FNAF Plusa, albo raczej w to, że gra jest dalej kontynuowana, wreszcie otrzymaliśmy jakieś dokładniejsze informacje na temat tej gry, w tym oficjalny gameplay, który wygląda niesamowicie. Security Breach może się chować, bo nadchodzi ten FNAF, na którego czekam najmocniej. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym mam ogromną przyjemność przedstawić wam najnowsze informacje na temat Five Nights at Freddy's Plus, czyli oficjalnego remake'u pierwszego FNAF-a, który będzie epicki totalnie. Jaram się niesamowicie, więc nie mam zamiaru już przedłużać. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie kciuka w górę pod filmem. Zostawcie również suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo pomalutku dobijemy 200 tysięcy widzów, a także zapraszam na mojego Instagramka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli już siedzicie wygodnie, to rozsiądźcie się jeszcze wygodniej, albowiem przed wami wszystkie nowe teasery i zapowiedzi FNAF-a Plus. A więc tak, dokładnie w niedzielę 5 czerwca na oficjalnym koncie na Twitterze, które jest poświęcone FNAF Plusowi, jeżeli dobrze pamiętacie, około stycznia albo był to luty, chyba bardziej luty, podkuj buty, przeanalizowaliśmy wszystkie posty, które na tamten czas znajdowały się na tym koncie, czyli do października 2021 roku. I od tamtego czasu na kilka długich miesięcy zapanowała totalna cisza w kwestii tej gry, aż niektórzy zaczęli sądzić, że FNAF Plus został skancelowany i już w to nie zagramy. Całe szczęście to były tylko farmazony. Bowiem to, co otrzymaliśmy w zeszłą niedzielę, daje takie masakryczne oczekiwania i tak bardzo spełnia te z nich, które dotychczas sobie gdzieś tam założyliśmy. Bo tak, otrzymaliśmy kilka screenów. Tak, te screeny to... Wiecie, screeny. A także ponad minutę gameplayu, który na ten moment wygląda po prostu elegancko. Zaje fajnie, smerfastycznie i w ogóle jest najpiękniejszą rzeczą, jaką widziałem od dawna. Jednak zacznijmy może od tych nieszczęsnych screenów, żeby to co najlepsze zostawić na koniec i no chyba mamy co analizować. Zatem pierwszy screen, który znalazł się w drugim twecie odnośnie tego update'u, prezentuje biuro od środka i o Boże, jak to się zmieniło. Tutaj tak naprawdę wszystko doczekało się swoistego redesignu, możecie sobie sami teraz porównać. Przede wszystkim to, co z miejsca przykuło moją uwagę, to plakat i fakt, jak bardzo się zmienił. W sensie nie aż tak bardzo nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, aczkolwiek te nowe wersje animatronów dają tutaj naprawdę totalny powiew świeżości. Ponadto to, o czym zapomniałem wspomnieć w poprzednim filmie na temat FNAF Plusa, jeżeli chodzi o oczy Chiki, to nie ma ona jakiegoś zeza, czy nie ma tutaj jakiejś awarii, a dokładniej ktoś się pomylił w trakcie jej tworzenia i zamiast umieszczenia w niej dwóch gałek ocznych stworzonych dokładnie dla niej, jedna gałka oczna została wzięta z tych stworzonych dla Cupcake'a i dlatego wygląda to w ten sposób. Jednak wróćmy już do biura. Na ścianie pojawiła się maska kukiełki i coś mi się wydaje, że w którejś z nocy, kiedy kukiełka się pojawi, maska zostanie zaciupana, ale to nic. Swoją drogą kojarzy mi się to trochę z tym biurem z Ultimate Custom Nighta i z tą maską Enarda. Pojawiły się jakieś dodatkowe półeczki, Cupcake, nawet Balon Boy tu jest i to jest naprawdę ciekawe. W ogóle całe biuro jest jakieś takie zaniedbane i niechlujne, więc może przejdziemy gdzieś dalej. W każdym razie, quality approved. Następny screen prezentuje lewe drzwi biura, bo tak będziemy mogli się tutaj obracać. Jak gdyby biuro będzie dzielić się na jak gdyby trzy części, czyli tą główną, gdzie będziemy sprawdzać kamery, lewą, gdzie będą znajdować się lewe drzwi, którymi będzie wchodzić Chica. No już widzicie, znowu gadam farmazony, lewe drzwi, którymi będzie wchodził Bonnie. W ogóle całe to miejsce doczekało się totalnego reworku. Zmienione zostało wszystko od rzeczy za drzwiami, poprzez włącznik światła, dźwignię, przez którą będziemy zamykać drzwi. Ponadto na ścianie znalazł się zegar i lista zasad obowiązujących w biurze, a przedstawiają się one następująco. Nie marnuj mocy, nie leniuchuj, nie zabieraj długopisów, nie wpuszczaj klientów do środka, nie wydawaj dziwnych dźwięków, nie brudź dywanu i nie zezwalaj na wymianę, cokolwiek miało to znaczyć. Następny screen przedstawia Dining Hall, tylko nowe Dining Hall i w zasadzie jakoś bardzo się to nie zmieniło. I w zasadzie te krzesła dalej są straszne. Z kolei następny przedstawia prawą stronę naszego biura. Prawe drzwi, okno otoczone jakąś siatką i mniej więcej wszystko po staremu. Jak widzicie, jedna strona trochę bardziej różni się od tej drugiej. Interesującym szczegółem jest tutaj Balon Boy, a także kartka znajdująca się na ścianie informująca, iż od ostatniego wypadku w pizzerii minęło 0 nocy, co oznacza, że zeszłej nocy, albo może nawet tej samej nocy, wydarzyło się coś złego i prawdopodobnie ma to jakiś tam związek z tym gościem, który wbił się do pizzerii, żeby nagrać vloga ze środka.
No i nigdy tego vloga nie wstawił, bo ktoś mu w tym przeszkodził. W razie czego wszystko macie w tym filmie... O tutaj. Pozostałe cztery screeny pokazują widok z kamer na pewne pomieszczenia w pizzerii. Powiem tylko tyle, że no... podoba mi się. Naprawdę ładnie zostało to przerobione i szczerze jestem naprawdę mega ciekaw, na jakim silniku FNAF Plus jest tworzony. I raczej nie jest to klik tym jak w przypadku jedynki. Pomieszczenie zostało oddane totalnie pięknie i wygląda to dużo bardziej realistycznie niż wcześniej. Naprawdę, to jest po prostu niebo, a ziemia. Diablo 2. Diablo 2 Resurrected. No dobra, może przesadzam. Obrazek z kamery drugiej jest całkiem ciekawy, bo mamy tutaj m.in. listę rzeczy zgubionych i znalezionych. Raczej jest to coś koło tego, że załóżmy, gubisz telefon w pizzerii, jakiś gościu znajduje ten telefon, zgłasza go i wpisuje: hej, znaleźliśmy twój telefon, zgłoś się tu i tu. Obok tego natomiast znajduje się w połowie zerwany plakat informujący o czyimś zaginięciu. Missing person. Znając życie, gościu znów klipował się do backrooms, nie? Nie no, to backrooms wcale nie jest takie głupie, bo tutaj znajdują się restrooms, więc... może coś jest na rzeczy. Ponadto pewien szczegół tutaj naprawdę zwrócił moją uwagę i naprawdę mnie ucieszył. Jak zapewne pamiętacie, w pierwszym FNAF-ie, albo raczej we wszystkich FNAF-ach, obowiązywał w zasadzie ten sam identyczny interfejs, którego nijak nie mogliśmy zmienić. A jak z całą pewnością zaobserwowaliście już na tych screenach, tutaj interfejs będziemy mogli zmieniać, bo będzie jego kilka rodzajów. Przykładowo ten mocno klasyczny, dosłownie identyczny chyba względem tego z oryginalnego FNAF-a 1, ten przypominający mi okna z Windowsa 95 i chyba jego będę używał, bo no, podoba mi się po prostu. Wiecie, jak ja kocham rzeczy retro, chociaż wydaje mi się, że będzie trochę zasłaniał, więc no pokminię jeszcze nad tym. Znajduje się tutaj jeszcze jeden retro styl i zdaje się, że obydwa jakoś nawiązują do czasów, w których gra jest osadzona, w sensie do lat 90. co jest naprawdę spoko ze strony twórców. Aczkolwiek jeżeli miałbym już wybrać jeden konkretny styl, taki najbardziej smart, który nie zasłania za wiele i jest dość minimalistyczny, to wybrałbym ten, bo nie jest jakiś bardzo pokaźny i nie zasłania jakoś wiele. W zasadzie nic nie zasłania, bo jest tak minimalistyczny, więc będę korzystał z tego. I tak jak obiecałem, teraz przyszła pora na wisienkę na torcie, czyli jednominutowy gameplay z FNAF-a Plus. Jeszcze zanim to muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy odnośnie tego interfejsu. Gameplay, jak i ten screen, pokazuje, że będziemy mieli do dyspozycji zupełnie nowe urządzenia do zamykania drzwi i zapalania światła. I są one naprawdę kozak, aczkolwiek ten screen prezentuje je w ich starszej wersji i zdaje się, że będziemy mogli to również tutaj ustawić i korzystać albo z tych oryginalnych, z których ja osobiście absolutnie nie będę korzystał, albo korzystać z tych nowych, fajniejszych. Być może będziemy mogli wybrać coś jeszcze, no cóż, to tyle. Cóż, gameplay naprawdę mi się podoba, wszystko co jest tutaj pokazane jest naprawdę super. Ta innowacja, dzięki której możemy przesuwać kamery. No wiecie o co chodzi, w FNAF-ie 2 było podobnie, tylko tutaj mamy dokładnie pełny wpływ na to, jak kamera będzie się przesuwać. Podoba mi się zegar, którego wskazówki się przesuwają, to jest piękne. Podoba mi się, jak to wszystko wygląda, jak wiele rzeczy zostało tutaj usprawnionych. Ale wydaje mi się, że ten ruch tutaj nie jest do końca płynny i naprawdę razi mnie to w oczy. Ale załóżmy, że jeszcze uda się to naprawić przed premierą gry. Ja powiem tylko tyle, że jestem totalnie mega zaskoczony tym, co zostało nam tutaj pokazane. I naprawdę sam spodziewałem się mocno czegoś fajnego i myślę, że to nawet przebiło część z moich oczekiwań. Aczkolwiek wciąż nie pokazano nam tego, co według mnie jest tutaj najważniejsze, czyli samych animatronów i jumpscare'ów i tak dalej. Ale myślę, że i tak lepiej poczekać do premiery i przekonać się o tym samemu. Jestem mega ciekaw tego, jak zmienione zostaną chociażby zachowania animatronów, o ile coś takiego się stanie, a myślę, że jeżeli jest to remake, to być może coś takiego się wydarzy. Ciekawi mnie także rola marionetki w tej wersji historii i tego, jak zostanie ta postać tutaj wprowadzona. I nie ukrywam, że byłoby mi naprawdę niezwykle miło, gdyby w samej grze, w samej ostatecznej produkcji pojawiły się jakieś cutscenki pomiędzy nocami, jak chociażby to arcydzieło, które zostało wrzucone na kanał FNAF Plus w zeszłym roku. Naprawdę to było piękne totalnie i chciałbym widzieć więcej takich rzeczy w finalnej produkcji. Przeczuwam, że gra może mieć swoją premierę jeszcze w tym roku, a dokładniej uważam, że będzie to 8 sierpnia bieżącego roku, bo wtedy będzie 8 rocznica wydania pierwszego FNAF-a. Przynajmniej ja uważam, że byłoby naprawdę fajnie zobaczyć tego FNAF-a właśnie 8 sierpnia, no byłoby świetnie. Jeżeli będziecie chcieli, bo też widziałem, że wielu z was prosiło mnie o to, czy mógłbym nagrać może jakiś gameplay z jakiejś gry czy coś, to być może zrobimy jakąś serię z FNAF-a Plus w wakacje, kiedy ta gra wyjdzie, o ile w ogóle wyjdzie, to jest takie mocne przypuszczenie. Albo jeżeli nie wyjdzie, to jakąś serię z innego FNAF-a.
czy coś, jakby się wam to spodobało, nie wiem, żeby było fajnie, albo na jakimś streamie to ograć, czy coś. Napiszcie w komentarzach, czy mielibyście ochotę zobaczyć coś takiego ode mnie. Tymczasem, moi drodzy, ja będę się już powoli żegnać. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do tego momentu. Moi drodzy, nowe filmy już teraz będą się pojawiać znacznie częściej. Powiem tak, pomalutku zaczynają się wakacje. Ja już mam w zasadzie zamknięty ten rok szkolny. Popoprawiałem wszystkie oceny na te czwórki, piątki. W zasadzie tylko 3-3 są na świadectwie, więc źle nie jest. Chyba średnia 4-3 albo 4-4 jest, więc no jest dobrze. Zatem myślę, że od teraz aż do końca wakacji tak naprawdę będę mógł wstawiać na kanale jakoś tak powyżej 3 filmów w tygodniu, bo będę miał na to dużo czasu, a nie ukrywam, że chciałbym właśnie tak robić, bo wakacje to jest właśnie ten czas, kiedy robię tych filmów dużo i mam bardzo dużo wolnego czasu, wręcz jego nadmiar. Więc szykujcie się na wiele fajnych filmów na przestrzeni najbliższych 2,5 miesiąca. Tymczasem, moi drodzy, ja będę się już powoli żegnał. Jeżeli materiał ten ci się spodobał, zostaw pod nim koniecznie kciuka w górę, także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Pomalutku dobijemy do 200 tysięcy widzów. Wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem ja będę się żegnał. Trzymajcie się, mówił do was Mundar. Miłego dzięki wam wszystkim. Cześć!